Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 7. Kopalnia. Applejack zajrzała do swojej torby. Ze smutkiem stwierdziła, że jej zapasy żywności są niezwykle szczupłe. Mimo, iż starały się zbierać po drodze różne jadalne owoce, dziko rosnące w lesie, to i tak nie wyobrażała sobie, jak podawają drodze powrotnej na takich skromnych racjach żywnościowych. Gdyby nie te 3 dni opóźnienia, możliwe, że wracałybyśmy już z Twilight do domu, pomyślała z irytacją. Applejack strasznie martwiła się o przyjaciółkę, co jeszcze bardziej wzmagało jej dziwne uczucie, że ich pomoc nadejdzie zbyt późno. Klacz była tak zamyślona, że kompletnie zapomniała o książce, którą nosiła się jej przed nosem. Gwałtowne zderzenie z owym tomiszczem przywróciło ją do rzeczywistości. Ups, wybacz. Rarity zrobiła przepraszającą minę. Czasami trudno jest przystosować poruszanie się książki do tempa twojego chodzenia. Nic nie szkodzi. Applejack potrząsnęła głową, wypędzając z niej wszystkie niewesołe myśli. Spojrzała do książki, zlokalizowała miejsce, na które skończyła i wróciła do czytania. Mała sadzawka, na której brzegu rosły rośliny z kwiatami żółtymi niczym słońce w południe, przeczytała na głos, a następnie zwróciła się do swoich przyjaciółek. Musimy wypatrywać po drodze czegoś, co by odpowiadało temu opisowi. Oj, głuptasie, odezwała się Pinkie Pie z żartobliwą naganą. Takie jezior minęłyśmy już jakieś 10 minut temu. Applejack niemal stanęła w miejscu ze zdziwienia. Naprawdę? Czemu mi o tym nie powiedziałaś? A jak miałam ci powiedzieć? Pinkie przybrała zdziwioną minę, skoro wtedy jeszcze nie wiedziałam, czego mamy wypatrywać. Te złociutkie kwiatki były ładne, ale nie na tyle, żebym przeszkadzała w dumaniu naszej dzielnej przewodniczce. Och, masz rację, cukiereczko, wybacz, byłam trochę zamyślona. Nic nie szkodzi, odpowiedziała Pinkie z uśmiechem. Applejack się zatrzymała, a za nią jej przyjaciółki. Skoro minęliśmy już tą sadzawkę, to teraz powinniśmy skierować się na zachód, oznajmiła. Fluttershy, Pinkie i Rarity spojrzały niepewnie po sobie, a potem na Applejack. Ta westchnęła. Na zachód, czyli tam, wskazała się kierunek kopytem. I towarzyszki się rozpromieniły, wiedząc już, w którą stronę się udać. Tam, według mojej książki, powinno się znajdować Hogbottom. A gdzie Hogbottom? Tam nasza Twilight. Książka nie będzie nam już potrzebna, Applejack podziękowała Rarity za pomoc. Tom powoli i z wdziękiem wrócił do torby na grzbiecie klaczy. Rzeczywiście, po kilku minutach marszu przed wędrowcami zaczął wyłaniać się spośród drzew skalna ściana. Czarny punkcik, który znajdował się na jej powierzchni, stopniowo powiększał się, aż w końcu czwórka kucyków stanęła przed mroczną czeluścią kopalni Hogbottom. Ha, udało nam się. Znalazłyśmy kopalnię i to bez pomocy tego gbura. Applejack głośno wyraziła swoją radość. Rarity dokładnie rozglądała się po okolicy, jakby nie wierząc, że właśnie doszły do celu swojej podróży. Fakty jednak przemawiały na korzyść Applejack, nawet jeśli jej przyjaciółki nie wierzyły w zawartość książki z legendami. To musiały jednak przyznać, że jakiś czas temu ktoś przed tą kopalnią obozował. Na wolnym kawałku ziemi, nieopodal wejścia, znajdował się mały krąg z kamieni, wewnątrz którego leżało poczerniałe drewno. Z pewnością ktoś tutaj palił ognisko i bardzo możliwe, że to byli właśnie owi porywacze. Ta kopalnia wygląda odrobinę strasznie, stwierdziła Fluttershy, zaglądając przed wejście do wnętrza tunelu. Faktycznie nie wygląda zbyt zachęcająco, pomyślała Applejack. Także zaglądając do środka. Może zatrzymamy się tutaj na odpoczynek? Zapytała z nadzieją w głosie Rarity, skończywszy dokładnie badanie polanki przed wejściem do podziemi. Nie mamy na to czasu. Musimy jak najszybciej uwolnić Twilight z rąk porywaczy. Applejack z jakiegoś powodu czuła, że muszą się spieszyć. Poza tym, za wcześnie jeszcze na popas. Jest dopiero koło południa. Rarity od razu zrzedła mina, ale nie zaprotestowała. Trójka przyjaciółek przekroczyła próg kopalni. A nie zgubimy się w tych ciemnościach? Było widać, że Fluttershy wyraźnie boi się wkroczenia do środka.
stała na skraju wejścia w zasięgu światła słonecznego i trzymała jedno kopyto lekko uniesione w powietrzu, jakby nie była pewna, czy postawić kolejny krok. Oczywiście, że nie, skarbie. Rari cofnęła się i poklepała pocieszająco zalękniony klacz po grzbiecie. Będę wam oświetlała drogę moim rogiem. Nie pozwolę, żebyście z braku światła zgubiły się albo, co gorsza, wlazły w jakieś okropne paskudztwo, którego pełno jest w takich podziemiach. Rarity skrzywiła się na samo wspomnienie o tym. Jej róg rozjarzył się lekko niebieskawym światłem i zaczął oświetlać wnętrze tunelu, w którym się znajdowały. Applejack przewróciła oczami. Jej przyjaciółka nawet w takiej sytuacji potrafiła dbać o to, aby się zbytnio nie ubrudzić. Niestety, okazało się, że grupa klaczy była o wiele dalej od swojego celu niż się wcześniej spodziewały. Sama kopalnia była wielkim systemem korytarzy pełnym rozwidleń, które wyglądały niemal jednakowo. Nadzieja na nowo zaczęła przygasać, a Applejack ponownie ogarnęła wątpliwości, czy odrzucenie pomocy Sir Godricka było dobrą decyzją. Kiedy już gniew odszedł, cała sprawa okazała się kucykowi z farmy w nieco inny niż wcześniej świetle. Oczywiście nadal martwiła się o Twilight, uważała starego rycerza za gbura, aczkolwiek było jej też nieco głupio, że to po części z jej winy Godrick wraz z Gierkiem opuścił wyprawę. Teraz jednak ona i jej przyjaciółki miały o wiele większy problem, jak odnaleźć Twilight w tym labiryncie tuneli, nie gubiąc się przy tym samemu. Książka z legendami Applejack nie miała nic ciekawego do powiedzenia na ten temat. Bogato opisywała las wokół drogi do Fogbottom, zawierała też nieco skromniejszy opis podziemnego kompleksu odkrytego przez górników i zasypanego lawiną. Jednak kompletnie nie wspomniała, jak do owego miejsca w podziemiach trafić. Ich pozornie beznadziejna sytuacja zmieniła się jednak dzięki Fluttershy. Gdy mijały zakręt jednego z korytarzy, z sąsiedniego tunelu wyleciała wielka, czarna kula. Towarzyszył temu głośny, nieprzyjemny dla ucha pisk. Czwórka kucyków w przerażeniu rzuciła się na ziemię. Na szczęście okazało się, że to tylko chmara nietoperzy. Spłoszona światłem wyleciała poszukać sobie lepszego miejsca na drzemkę. Stado po chwili oddaliło się wraz z tym ich nieprzyjemnym piskiem. To tylko nietoperze, westchnęła zwrócona Applejack. Że też miały czelność tak na nas znienacka wyskakiwać, oburzyła się Rarity. Już sobie poleciały? Zapytała niepewnie Pinky, wciąż leżąc plackiem na ziemi, zakrywając oczy kopytkami. Pewnie, że tak. Możesz wstać, oznajmiła Applejack, lekko zdziwiona reakcją różowego kucyka. Zawsze zdawało jej się, że Pinky nic nie jest w stanie przerazić. Pinkie Pie powoli odsłoniła jedno oko, potem drugie. A gdy była pewna, że żaden nietoperz już na nią nagle nie wyskoczy, wstała. Nie wiedziałam, że boisz się nietoperzy, stwierdziła zaintrygowana Applejack. Nim Pinkie zdążyła odpowiedzieć, rozległ się ponowny pisk, tym razem o nieco innej barwie. Co ty wyprawiasz? Zdziwiła się Rarity, zorientowawszy się, że to Fluttershy wydała ten dziwaczny gwizd. Straszysz Pinkie? Klacz wskazała na swoją przyjaciółkę, która znalazła się tuż za nią i nerwowo wypatrywała kolejnych latających najeźdźców. Przywołuję nietoperze, wyjaśniła niepewnie gotowa na przejęcie nagany. Pomyślałam sobie, że te małe stworzenia mogłyby nam pomóc dostać się do porywaczy. Twilight, w końcu znają tutaj każdy zakamarek i może... Fluttershy na chwilę zamilkła, a potem podjęła, mówiąc o wiele ciszej. Ale jeśli Pinky się ich boi, to może nie powinnam. Ależ to świetny pomysł, ucieszyła się Rarity. Pinky Pie potwierdziła to skinieniem głowy za Applejack. Może trochę zbyt bardzo boję się nietoperzy, przepraszam. Twój pomysł jest naprawdę dobry, postaram... Pinky rzuciła okiem na sklepienie korytarza. Postaram się być dzielna. A więc działaj, Fluttershy, zachęciła ją Applejack. Kolejny pisk i po chwili rozległ się szum, który powoli zbliżał się w ich kierunku. Szepot skrzydeł narastał, ale po chwili osłabł, a zza rogu wyleciał tylko jeden mały nietoperz. Poprosiłam je, aby nie przylatywały całą chmarą, poinformowała Fluttershy swoją przyjaciółkę. Pinkie Pie podziękowała jej uśmiechem.
Latający ssak przysiadł na wyciągniętym kopycie żółtego Pegaza i zaczął uważnie przyglądać się swoimi małymi oczkami, nie mniej zainteresowany kucykiem. Wyglądał śmiesznie. Był mały, o gładkim, ciemnobrązowym futerku z dużymi, odstającymi uszami. Fluttershy wydała kilka cichutkich pisków, najwyraźniej w ten sposób porozumiewając się z owym stworzeniem. Applejack nie po raz pierwszy była pod wrażeniem zwierzęcej empatii, jaką posiadała jej przyjaciółka. Mimo, iż nietoperz zdawał się nie wydawać żadnych ciekawych dźwięków, wyglądało na to, że Fluttershy dosłownie się z nim porozumiewała. Po chwili konwersacji mały nietoperz zaczepotał skrzydłami i wzniósł się w powietrze, krążąc nad głowami kucyków. Zgodził się nas zaprowadzić do kryjówki porywaczy, oznajmiła Fluttershy. Trójka przyjaciółek poczuła ulgę. Nie będę już musiałem miotać się po podziemiu na oślep. Nasz przewodnik mówi, że jesteśmy blisko, powiedziała Fluttershy. Mały nietoperz przestał je dalej prowadzić i teraz siedział na głowie swojego tłumacza. Blisko, ale jeszcze nie na miejscu, stwierdziła Rarity. Czemu nie prowadzi nas dalej? Boi się. Twierdzi, że mieszkają tu bardzo złe kucyki. Przybyły jakiś czas temu i wypędziły jego braci, powiedziała, wskazując na latającego ssaka. Wszędzie porozstawiali irytujące światła, które im przeszkadzały. To faktycznie niemiłe, powiedziała po chwili zawahania Rarity. Mały mówi też, że idąc dalej tym tunelem, dojdziemy do wielkiej jaskini, gdzie najczęściej przebywają ci, których szukamy. Nietoperz kiwnął jakby potakująco głową, a następnie wzbił się w powietrze i odleciał w przeciwnym kierunku. Czwórka przyjaciółek odprowadziła go z wzrokiem, nim zniknął za najbliższym zakrętem. Co za dziwne miejsce na kryjówkę, stwierdziła Pinkie Pie, rozglądając się po korytarzu. O ile tunele bliżej powierzchni mogłyby uchodzić za opuszczoną kopalnię, o tyle w głąb ziemi wyglądały niczym podziemny system jaskiń, na którego tworzeniem pracowała tylko i wyłącznie Matka Natura. Czy ci porywacze nie mogli ukryć się gdzieś na powierzchni? Może. Może złe kucyki lubią ciemność, zauważyła trwożnie Fluttershy. Applejack przełknęła głośną ślinę, a potem przemówiła, chcąc przerwać te odbierające odwagę gdybania. Nie mamy czasu na dociekania. Dlaczego ukryli się tu, a nie gdzie indziej? Musimy ruszać w wolni Twilight. Powinniśmy opracować jakiś plan działania. Plan działania? Zapytała zaskoczona Pinkie. A i owszem, nie możemy tam po prostu wskroczyć i liczyć na to, że po dobroci oddadzą nam Twilight, oznajmiła sprzygana Applejack. I przyjaciółki zdawały się nie brać dotychczas pod uwagę takiej możliwości. Wszystkie trzy wpatrywały się z przerażeniem w swoją przewodniczkę. Applejack westchnęła z irytacją. Nie wiemy, ilu ich jest i gdzie dokładnie trzymają Tui, oznajmiła poważnie. Oczywiście spróbujemy pertraktacji, ale nie mamy niemal nic do zaoferowania. Jej przyjaciółki spojrzały po sobie, najwyraźniej zaczynały dostrzegać słuszność swojej Applejack. Kiedy wkroczymy na ich terytorium, możemy się spodziewać nawet walki. Miałam już do czynienia z takimi nieprzyjemnymi typami. To, co mówiła Applejack, nie było w pełni prawdą. Miała do czynienia z osiłkami mieszkającymi w wiosce, w której dorastała, ale nigdy nie spotkała prawdziwych porywaczy. Mimo to starała się dodać otuchy swoim przyjaciółkom. I wiem, że nie oddadzą nam Twilight tak łatwo. O losie. Westchnęła trochę zbyt teatralnie, jak na gust Applejack Rarity. Czy w takim razie mamy jakąkolwiek szansę, by pomóc naszej Twilight? Oczywiście, że mamy. Po prostu będziemy musiały podzielić się rolami. Myślała nad tym po drodze. Applejack ściszyła głos do konspiracyjnego szeptu. Tak na wszelki wypadek. Trójka z nas powinna zająć się odciągnięciem uwagi zbójców od ostatniej klaczy, która będzie miała za zadanie uwolnić Twilight. W ten sposób odciągniemy porywaczy od niej i pozwolimy jej się wymknąć wraz z uratowaną. Ale co będzie wtedy z nami? Zapytała Rarity. Spróbujemy jakoś uciec. Plan ten zabrzmiał teraz dla Applejack nieco żałośnie, aczkolwiek postarała się nie dać tego po sobie poznać. Rarity uniosła lewą brew, ale nic nie odpowiedziała. Po krótkiej wędrówce czwórka klaczy wreszcie doszła do celu.
Przed nimi wznosiły się na wpół otwarte wrota, wyraźnie wyróżniające się na tle monotonnych ścian podziemi. Za nich dochodziło lekkie światło. Rarity zgasiła swoje, aby nie alarmować wrogów. Applejack rzuciła nerwowe spojrzenie na swoje przyjaciółki, a następnie przekroczyła wrota.